Gospodarstwo rolne w Radziczu zostało założone przez mojego ojca w 1996 roku. Od tego czasu zwiększamy areał. Gospodarujemy w tej chwili na 500 hektarach. Uprawiamy żyto, pszenżyto, kukurydzę, buraki cukrowe i użytki zielone. Mamy 800 sztuk bydła mięsnego oraz własną grzelnię. W gospodarstwie uprawiamy żyto i pszenżyto przede wszystkim dlatego, że mamy średniej i słabej jakości gleby i te rośliny się nam sprawdzają tutaj. Świetnie też sprawdzają się buraki cukrowe, które w okresach suszy potrafią się zregenerować w późniejszym okresie wegetacji. Natomiast kukurydza jest nam niezbędna zarówno pod potrzeby grzelni, jak i na potrzeby kiszonki, produkcji kiszonki dla bydła mięsnego. Do tej pory informacje, które posiadaliśmy na temat rolnictwa precyzyjnego, kojarzyły nam się z ponoszeniem ogromnych kosztów. Jednak jak się okazało, można do tego podejść stopniowo. I właśnie w taki sposób podeszła do nas firma Sat Agro, która pokazała nam, że możemy wykorzystać podstawowe narzędzia, którymi dysponuje prawie każdy, żeby rozpocząć przygodę z rolnictwem precyzyjnym. I tak też się właśnie stało. Na dzień dzisiejszy praktycznie każde gospodarstwo może skorzystać w tej lub innej formie z monitoringu satelitarnego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ilość danych satelitarnych dostępnych lawinowo zwiększyła się i zwiększyła się rozdzielczość przestrzenna. My na przykład dostarczamy standardowo zdjęcia o rozdzielczości 3 metrów, co jeszcze kilka lat temu nie było możliwe. I to powoduje, że nawet pola wielkości około 1 hektara można z powodzeniem monitorować i wyznaczać tam strefy produktywności, czy znajdywać różne anomalie na bieżąco i ingerować tam. Trzeba też powiedzieć, że bardzo szybko zmienia się tak jakby przyjazność systemów, które dostarczają te dane satelitarne. Faktycznie jeszcze kilka lat temu, jeżeli w gospodarstwie ktoś był zainteresowany skorzystaniem z tych technologii, to musiał naprawdę się sporo nagłówkować, trzeba było konwertować formaty plików, ciężko było sprzęgnąć maszyny ze sobą i tak dalej. Teraz to już wygląda naprawdę całkiem dobrze i nasze spotkanie tutaj w gospodarstwie rolnym Radzicz właściwie jest takim dowodem na to, dlatego że spędziliśmy wczorajszy dzień na szkoleniu i tworzeniu danych, planowaniu zabiegów, a dzisiaj w praktyce realizujemy już nawożenie precyzyjne. Tak więc nie jest to trudne skorzystać z tych technologii na dzień dzisiejszy. Rozpoczynając wdrażanie rolnictwa precyzyjnego w naszym gospodarstwie, myślimy przede wszystkim o optymalizacji. Z jednej strony chodzi nam o to, żeby obniżyć koszty nawożenia, jednocześnie starając się o to, żeby dawki nawozów były precyzyjnie dopasowane do fragmentów pól słabszych i gorszych. Z drugiej strony najbardziej zależy nam na tym, żeby w tych słabszych miejscach nie przenawozić, bo zauważamy, że za dużo nawozów może powodować spadek plonów i liczymy na wzrost plonów właśnie w tych miejscach. Mapowanie pól przebiegło bardzo sprawnie dzięki współpracy z portalem Agronomist i firmą Sat Agro. Baliśmy się tego wcześniej, natomiast okazało się, że jest to proces dosyć sprawny, płynny i prosty do użytkowania dla operatora. Na ten moment obserwacje satelitarne są w stanie bardzo konkretnie pomóc gospodarstwu w kilku obszarach. Takim podstawowym obszarem i my w Sat Agro mamy spore grono takich klientów, które właśnie tutaj to wykorzystuje, mianowicie obserwacje uprawy, tak zwany scouting. W momencie, kiedy ma się trochę więcej hektarów, to możliwość patrzenia na bieżąco, co gdzie się dzieje, potrafi zaoszczędzić bardzo dużo czasu, obniża ryzyko i tak dalej. Takim oczywistym sposobem wykorzystania danych satelitarnych, na którym można też wygenerować ogromne oszczędności, jest zarządzanie nawożeniem azotowym. Jest to bardzo dobrze udowodnione, że kondycja uprawy złapana przez satelity
bardzo się koreluje z zapotrzebowaniem jej w azot. Poza tym jest możliwość złapania długoterminowo stref produktywności na polu, bo część zabiegów wykonuje się niekoniecznie na podstawie tego, jak uprawa wygląda teraz. I jeszcze teraz jest takie jedno zastosowanie, coraz bardziej popularne, mianowicie wykonanie badania gleby, które opiera się na strefach wyznaczonych przy pomocy danych satelitarnych. Czyli nie taka regularna siateczka, która jest mało miarodajna, tylko prawdziwe granice jednostek glebowych. I wtedy nawet mniejszym kosztem można wykonać badanie i dojść do bardziej miarodajnych wniosków niż przy podejściu takim tradycyjnym. Dbałość o środowisko zawsze była jednym z naszych priorytetów. Aplikacja SatAgro ułatwia nam sporządzanie precyzyjnych planów nawozowych i w przyszłości korzystanie z ekoschematów związanych z rolnictwem węglowym. Dopiero rachunek ekonomiczny pokaże nam, jak będzie wyglądała nasza droga inwestowania w zaawansowane rozwiązania rolnictwa precyzyjnego.